Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jesteśmy na Palionowie i mam świetny pomysł, ponieważ właśnie tutaj na tym serwerze jest ktoś taki jak Bolo, ten kidos mały, który mnie nie lubi. Ja osobiście wkleiłem mu bana raz na kidowicach, bo po prostu mnie denerwował, pisał jakieś głupie rzeczy, no nie spodziewałem się, że to jest aż taki kidos. Dostał co prawda unbana, więc już normalnie sobie tam gra, ale wtedy no pamiętam, że jak mnie zdenerwował, to musiałem mu bana wkleić. W każdym razie tak los pokierował, że jest w tym momencie na Palionowie i wpadłem na pomysł, że muszę go jakoś poddenerwować. W końcu nie lubimy się. W sensie ja tam za bardzo nie mam do niego jakichś negatywnych nastawień, ale on ewidentnie mnie nie lubi, więc po prostu postanowiłem, że dzisiaj go trochę podenerwuję, ale oczywiście nie sam, pójdziemy po Dave'a, może nam jakoś w tym wszystkim pomoże. Ja jestem jakoś do tego przygotowany, jak widzicie mam TNT, mam zapalarę, więc może jakoś ją dzisiaj wykorzystamy i może jakoś go podenerwujemy. Co prawda on nie ma żadnego domu, więc za bardzo nie wiem, jak mielibyśmy to TNT wykorzystać przeciwko niemu, no chyba, że wysadzimy go pod nim, no też jest jakaś opcja. W każdym razie zanim pójdę do Dave'a, widzowie, serdecznie was zapraszam na serwer kidowice.pl, tam możecie wejść, dużo ludzi właśnie kupuje tam kitkoksy w ostatnim czasie, więc możecie kupić, ponieważ wtedy macie dostęp do limitowanej, znaczy nawet nielimitowanej, co ja gadam w ogóle, jakie słowo mi się urodziło w głowie, limitowanej, nielimitowanej, tylko do, nie wiem jak to powiedzieć, do takiej ekskluzywnej, o ekskluzywnej, to miałem powiedzieć, do ekskluzywnej mapy kidowic, czyli naszej drugiej wioski, mojej i Dave'a, tam możecie wejść i możecie po tej mapie sobie pobiegać, jak macie tylko kitkoksa, więc serdecznie do tego zachęcam. No ja lecę po Dave'a, o widzę, że już tutaj siedzi. Halo panie Dawidzie. Halo panie Filipie. Zapraszam, tutaj mam deala do ciebie. O, to patrzcie widzowie, macie IP, kidowice.pl, idealnie. Najlepszy serwer! Tak jest! Dobra, mam do ciebie sprawę, ponieważ wpadłem na pomysł, że chciałbym dzisiaj lekko kogoś zdenerwować. I nie, to nie będziesz ty. Mam na celu tego, prawda, tego małego... Kidosa, no, tego kurde Bolo, Antka, czy jak on tam kurczę się nazywa. Chciałbym, chciałbym go po prostu troszkę poddenerwować, ponieważ on jest tak do mnie nastawiony, tak prawda, różnie. Myślę, że może być całkiem śmiesznie, jak go troszkę poddenerwujemy, więc chciałbym ci dzisiaj zaprosić do mojego, do mojej drużyny. Denerwujemy Antka 7. Dobra, mi się podoba, ja go mogę trochę poddenerwować, tylko wiesz, nie za mocno, bo to jest kidos, żeby się nie popłakał. Spokojnie, ty trzymaj fason, ty go nie denerwuj bardzo, ja będę go denerwować ile wejdzie po prostu. Dobra, Bo ja po prostu, ja muszę po prostu, mi to za dużo satysfakcji sprawia, jak on się denerwuje, tylko pytanie, gdzie on teraz jest w ogóle, bo możemy tu poszukać. Krążył. Czekaj. O, tam jest nick, koło tego, koło ratusza se stoi. Widzę. Dobra, czekaj, na same starcie zróbmy tak. Na samym starcie. O, nie mam. Masz łuk jakiś albo coś? Siema, Lolo! O! Co jaki. Siema! Siema, Lolo! Ja jestem Polo, co tam? Lolo! Co tam u ciebie? Lolo, Polo, Srolo! Co? Pogadajmy! Ale co pogadajmy? Ja, my przychodzimy do ciebie, pytamy się, jak jest, a ty nam nie odpowiadasz. No to ja się. Ja pytanie do was, wiecie, bo. Kto tu mieszka? A co, chcesz kupić to? Nie wiem, ale fajny budynek. Ja tu mieszkam. Proszę opuścić moją posesję. Tak? Proszę opuścić moją posesję. Jak ty zaraz umrzesz chyba. Ale to jak opuścić? Czekajcie, ale co wy się tak dziwnie zachowujecie? Ale co? No po prostu przyszliśmy do ciebie, żeby z tobą porozmawiać, o co ci chodzi. Dobra, słuchaj. Ja się tylko pytam, o co wam chodzi. Ale nam o nic nie chodzi, my po prostu szliśmy sobie przez Palionowa, a ty po prostu nagle się pojawiłeś. Dobra, a może nam przestać mnie nawalać tym łukiem? Nie, ale co? Ale jakim łukiem? Właśnie, ja nie widzę żadnego łuku. Jakiś szkielet strzela do ciebie w ogóle. Nie dogadamy dzisiaj. Ale słuchaj, sprawę mam, bo ja chciałem się ciebie spytać, czy ty dalej mnie nie lubisz za to, że ja ci dałem bana? Ja sobie zawsze nie będę nie lubił. Do końca życia! Zawsze coś żeś mi zrobił. Ale dlaczego? Ale czy uważasz, że ja ci nie zbanowałem słusznie wtedy? Ty? No. Uważam, że to było po prostu zleństwo na pieniądze. Ale ty nie miałeś wtedy kitkoksa jeszcze, czy miałeś? No ale prawie jest miałem zakupowego, no. Prawie, czyli dużą różnicę. Dobra, no a słuchaj, no. To mogę tu zamieszkać, czy nie? Nie możesz tu zamieszkać, bo to moja posiadłość jest. No kurde, no ale co? No dobra, no, słuchaj, nie. Ale to chodź, zwiedzisz to pomieszczenie. Gdzie ty sobie wyobrażasz, że chciałbyś w ogóle mieszkać? Jak mieszka? No ja bym mieszkał tu i nie wiem, no tak jak jest to może bez, nie? ale tutaj nie ma miejsca do życia, to jest ratusz. Ale dobra, tu można żyć. Ale no widzisz, jest na zielono. No ale jest łusko, to by się zmieniło. Słuchaj, ty jedyne co masz wspólnego z zielonym to, żeś się pożygał i że się nie umiał wytrzeć. To jest jedyne co masz zielonego. Ty co
jeszcze raz. No nie, no nie, nie mogę przestać, bo jestem uzależniony. No kurde! On jest zaprogramowany do naciągania struny co chwilę, wiesz? Dobra, a ten, a kurde umieszkał wcześniej? On zginie zaraz. Tutaj, no tu Dave mieszka, bo jest na zielono, widzisz? Ale jak, Dave? Mówiłem, że ty mieszkałeś, a tu jak, Dave? My tu mieszkamy tak po trochu, raz ja, raz on. Teraz ja tutaj mieszkam. Dobra, okej. Dobra, dwa cyszy. No ale czekaj. Słuchaj, mamy dla ciebie miejsce, mamy dla ciebie miejsce. Chodź, tu jest jeden apartament dla ciebie przeznaczony. Jak miejsce jest? Tu jest apartament dla ciebie, chodź. Gdzie? Co tu jest? O kurczę, to się troszkę pozmieniało. Tu, o! Ale to jakaś dziura, no to jest w ogóle miejsce. Tu jest twój apartament. No nie, no. Ale to jest apartament z otwartym dachem. Ja nie będę mieszkał na ulicy, co ty myślisz? Ty już mieszkasz na ulicy, jak ty nie masz już domu przecież żadnego. Ale będę miał, no a tak przynajmniej mieszkał u Dave'a. Ale mieszka słuchaj, u ciebie? Od dzisiaj już nie możesz u mnie mieszkać, bo tam się zaległy pająki. Właśnie. Ale już jak nie możesz. No pająki są. No nie ma, ja nie widziałem pająków, ty jesteś głupi. Już nie możesz tam mieszkać, już jesteś bezdomny. Słuchaj, ważne, że ja widziałem, tak? Ale ja nie widziałem. Ja też widziałem. Ty, ale wy się zachowujecie jak to dobre normalnie. No bo ty to wyglądamy. Wy się zachowujecie jak to dobre. Dobra, idę stąd. Dobra, chodź Bolo, mam pomysł, chodź. Bo skoro już u Dave'a nie możesz mieszkać, mi trochę ciebie szkoda jednak mimo wszystko. Zbudujemy ci dom, co ty na to? Jak dom? Dom ci zbudujemy. Ale bardziej, taki prawdziwy. No taki bardziej prawdziwy będzie. No taki, póki co będziesz mieszkał w takim, prawda, tu jest super miejsce. Przede mną będziesz mieszkać, obok będziesz sąsiadem moim, co ty na to? Sama się będziesz mieszkał. Ja nie chcę. Jak nie chcesz? To ja ci oferuję dach nad głową, a ty mówisz, że nie chcesz? Ja chyba nie chcę tam mieszkać, wiesz? Czemu? Bo ja bym wolał dalej. No ale będziesz tutaj. No ale słuchaj, ja sponsoruję dom. Więc ja decyduję, gdzie będzie stał. A ty po prostu możesz tam sobie mieszkać, rozumiesz? Dobra, zrób go, ale nie muszę go przyjmować, nie? Będziesz musiał go przyjąć, bo nie masz gdzie spać. Już tutaj Dave'a nie będziesz. Nie możesz u mnie, bo są pająki. Masz, chcesz sobie zaprojektować? Dam ci opcję zaprojektowania domu. Czemu ty to robisz, Spirka? No, po prostu nie. Po prostu... A ty tego syna, to ja uprzydzę. No nie, ale nie ma, nie mamy nie mamy aktualnie dostępu do lepszego czegoś. Ale tu gracie, ty zat! No kurde, przestań! To mi tak robisz, bo po prostu ja zaraz spalę ci domu. Ale patrz, jaki design ci robimy, widzisz to? Będziesz miał takie zakręty w domu. Będziesz miał takie przedsionki fajne. Nie wiem, ja zrobię sobie dom, ale ja nie chcę go w ogóle przyjmę. No ale nie, no musisz go przyjąć, będziesz no to ale to nie po to my to budujemy, żebyś tego nie przyjął, nie? Właśnie. Skoń sobie trawę w środku. Będziesz musiał nam zapłacić w ogóle za ten dom. Właśnie, no. Jak zapłacić? A co ty, myślisz, że co, za darmo? No ale przecież ja i tak wam spłacę za kitkoksa, nie? Jak ja no dobra, ale... Ja my za tego kitkoksa, to za mało jest, panie. No właśnie. Jak za mało? Przecież ja wydałem 300 złotych was. Ale nie, wydałeś 5 dych na razie póki co. No właśnie. Dobra, ale po wtedy mam 300 złotych. No jak masz 300, jak 50 niby wydałeś? No ale mam 300, na razie do wydania 250. Patrz jak masz fajnie w środku. Podoba ci się? Ty, no nawet tak fajnie, nie? Jakbym był świnią, to by mi się podobało. Jakbyś był co? Świnią. No to... Idealnie. Masz gębę zażyganą, to już chyba gorzej być nie może. Dobra, jeszcze raz mi zbliżaj. Rozmawiamy, nie? Ale co ty mu powiesz niby? Okna ci robię, patrz. Ja mu mogę dużo powiedzieć. No to powiedz mu coś teraz. Powiedz mi. Byłeś ten, jak się nazywał? Buzonator. Aaa, no ciekawe, a ty jesteś żygonator dobre. Ewidentnie. Dobre. Ale byś żygonator i buzonator. Dobra, czekaj, zaraz ci drzwi zrobimy. Ja mam drzwi. No masz drzwi, ale to ja też już wziąłem, zrobimy mu drugie drzwi. Ja tu się nie da. Nie mogę łóżka, bo nie ma tego wełny już na serwerze. Dobra, mi zostało trochę dywanu. Masz. I co, jak oceniasz Javirę? Ja będę jechał na ziemi, bo został mi dywan od Lola. No to możesz się położyć. No to możesz się na tym położyć, patrz, zrobimy ci...
Żebyś miał, patrz, nawet wiesz co ci zrobię, patrz, żebyś miał wejście. O kurczę, myślałem, że tu jest jakaś przepaść, a to jest po prostu żelazo pod tym. Kurde, co tu jest pod tym? Patrz, zrobię ci wejście do sypialni. A jakie wejście? Ale ty jesteś w ogóle człowieku normalny. Masz dwa nawet wejścia. Masz dwa, jakby jedno się zaklinowało. To jest git? Pasuje ci? Wiem, pasuje mi takie rzeczy, buduje się, nie? Ja patrz, zrobię ci nawet okno. Ale... okno, patrz, okno, ja ci zrobię jeszcze ten, na taras wyjście, o. Jak to mówią, zadano to trzeba brać, nie? Jasne, że tak, jasne, że trzeba. Patrz, o, patrz, nawet idealnie masz teraz wyjście na taras tu, patrz, rozwieramy to. Tu masz wyjście, widzisz? No, i to jest taka szyba przesuwana do ciebie, tak, w prawdziwym domu. Ale myślicie, ja, mi się wydaje, że ja tutaj tylko nie będę. Mi się wydaje, że to jest idealny dom dla ciebie. Podoba ci się, czy ci się nie podoba? Ja mi się wydaje, że dla ciebie jest idealny, kurde. Ej, a... Ale dobra, ale to czekaj, przyjmujesz ten dom, czy nie przyjmujesz? Ja może. Czekaj, nie będę z tym gadał, jak on mi będzie strzelał tym lukiem. No to... nie strzelaj do niego z karabinu. Czekaj, nie no, weź do środka, słuchaj. Przygotowaliśmy dla ciebie ten dom. Żebyś miał po prostu dach nad głową, żeby ci nie kapało, żebyś miał gdzie mieszkać. Bo naprawdę, nam trochę się nam szkoda, nie? I po prostu takie coś przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że ci się tu będzie dobrze żyło. Chodź, Dawidzie, chodź, chodź. Opuśćmy ten lokal, niech on się tu rozgości. Patrz, tamten, mam nadzieję, że tamten widok ci się spodoba, tam. Tam? A co tam jest? Ej, kurde! Co wy zrobili? No ale słuchaj, bo ten domek był i już go nie ma. Jak? No, zgodę z domi. Wy jesteście najgorszymi ludźmi na tym serwerze. Tam gdzieś się! Ale ty już tu nie mieszkasz, ty! Proszę się wynieść, gdzie ty idziesz? Zostaw mnie! Ale ty tu nie mieszkasz, to są pająki! Właśnie, to są pająki, dobra. To jest moja sypialnia! Dobra, Dawidzie, chodź, zostawmy go. Nie, trzeba mu powiedzieć, że to troll. Ej, trochę mi się go szkoda zrobiło, szczerze przyznam, bo się chłopak rozpłakał. Myślisz, że troll? A nie, czekaj, chodź. Ja na razie nie, zostawmy go w tym wszystkim. Ja po prostu przygotuję mu prezent i zrobię po prostu mu jakiś faktycznie domu, może jakiś mały wbuduję, jakiś taki szałas. Wiesz, no żeby w formie przeprosić, nie, bo po prostu teraz on już jest za bardzo w emocjach, mi nie wybaczy. Dobra, no widzowie, no trudno, wkurzyliśmy go, jak widać bardzo, no więc, no aż się rozpłakał. No trochę mi go szkoda, no może troszkę przesadziliśmy.